to, że wybory w Rudzie Śląskiej nie zakończą się 11 września, było pewne. To, że zabraknie w drugiej turze Marka Wesołego, jest prawdziwym zaskoczeniem. Kandydatowi popieranemu przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości do drugiej tury zabrakło zaledwie 141 głosów. Sondaże przedwyborcze wyraźnie wskazywały go jako faworyta. No, trzeba przede wszystkim z pokorą podejść do wyniku. Wyborcy decydują. Nie udało mi się dostać do drugiej tury. Będziemy analizować powody. Wydaje mi się, że kampania była zrobiona bardzo prospołecznie. Chciałem przekonać mieszkańców Rudy Śląskiej do zmiany. Dzisiaj mamy taką sytuację, że o fotę prezydenta będą bić się dwaj byli wiceprezydenci. Zdaniem politologów paradoksalnie obciążeniem mogło okazać się wyraźne poparcie udzielone Markowi Wesołemu z Warszawy. Taką dość intensywną, aktywną kampanię bezpośrednią. Więc to zaowocowało. No, kandydat PiS-u rzeczywiście musiał popełnić jakieś błędy. Myślę, że tutaj taki, no, tak powiem, sprzeczny przekaz, czy niekonsekwentny przekaz mu zaszkodził. Znaczy, że z jednej strony na początku mówił, że jest niezależnym kandydatem, dystansował się od PiS-u, no, a potem dostał to słynne poparcie Jarosława Kaczyńskiego, więc myślę, że to mogło zaszkodzić. Niekwestionowanym zwycięzcą pierwszej tury wyborów w Rudzie Śląskiej został Michał Pierończyk. No, jestem pozytywnie zaskoczony tym wynikiem. Pierwsze miejsce, 11 590 głosów, to jest bardzo duży bagaż. Wszystkim chciałem podziękować za te głosy, zachęcić do udziału w następnej turze, w drugiej turze 25. No i będę zabiegał o głosy innych wyborców, tych, którzy już głosowali i tych, którzy jeszcze nie głosowali. Także chcę być prezydentem wszystkich Rudzian. Następne dwa tygodnie będą równie pracowite dla Krzysztofa Mejera, który uzyskał nieco ponad 30% głosów i uplasował się na drugim miejscu. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. 8,5 tysiąca głosów to jest naprawdę dobry wynik. Nasz cel w tej kampanii, w tej turze był taki, by trafić do drugiej tury. To się udało, więc nie ma co utyskiwać. Teraz trzeba wziąć się do roboty po to, by wygrać drugą turę. Wszystko jest w zasięgu ręki. Ja znam wybory samorządowe, w których kandydaci w pierwszej turze mieli ponad 40% głosów, a w drugiej turze przegrywali, więc nic nie jest przesądzone. Druga tura wyborów w Rudzie Śląskiej odbędzie się 25 września. Polscy siatkarze z katowickiego Spodka odjeżdżają ze srebrem. Od złota było o krok, jednak Włosi w finale okazali się lepsi. Na ten ostatni mecz plan był inny, dlatego o wyciszonych emocjach dziś jeszcze ciężko mówić. Jest to sukces i nie możemy sobie tutaj umować, że jeżeli przegraliśmy w finale Mistrzostw Świata, no to teraz jesteśmy przegranymi zawodnikami. Wydaje mi się, że musimy się z tego cieszyć. Gdzieś te emocje już powoli opadają. Myślę, że wszyscy w tej chwili czujemy jedno uczucie, czyli rozgoryczenie i niedosyt, który rzeczywiście pozostał. Dopiero, mam nadzieję, kilka dni, tygodni spotkań z ludźmi, którzy doceniają emocje, które mimo wszystko dostarczaliśmy przez ostatnie dni, tygodnie, pomoże nam przekuć to uczucie i zmienić smak tego medalu na bardziej słodki. W czasie tych Mistrzostw Świata, które odbywały się na boiskach Gliwickiej Areny i katowickiego Spodka, emocje, jakie towarzyszyły kibicom, były nie do opisania. I nie gasły nawet po niefortunnym dla naszej reprezentacji zakończeniu mistrzostw. Też jest wspaniale, umówmy się, to są Mistrzostwa Świata. Tak czy siak jesteśmy z Was ogromnie dumni i myślę, że to chyba zasłużone miejsce dla Was. Każde, jakiekolwiek by nie było, mamy finał. Naprawdę super grają, takie emocje za każdym razem i widzieć tą radość w ogóle z tej gry i cieszyć się razem z nimi, to coś pięknego. Że jestem z nich mega dumna i w ogóle jestem Polką i kibicuję tutaj przy Spodku, bo nie mogę być tam, ale jestem najbliżej jak mogę. I właśnie to wsparcie kibiców sprawiło, że Spodek odleciał. Wciąż podkreśla się, że areną polskiej siatkówki jest Śląsk, bo to właśnie tu rozpoczęła się historia wielkich sukcesów. Srebrny medal jest srebrnym medalem mistrza świata, jesteśmy wicemistrzami świata i tego nam nikt nie zabierze. Co do emocji, w tym miejscu zawsze są i będą wielkie i ja niestety będę ciągle wracał do mojej kariery i będę ciągle wspominał to, że byłem na tym boisku, wiem jak kibice potrafią podnieść ten Spodek. W niedzielny wieczór Włosi zdobyli swój czwarty w historii tytuł mistrza świata, a Polacy cieszą się trzecim medalem mundialu z rzędu.
Mimo spadającej temperatury w poniedziałkowy poranek atmosfera zrobiła się prawdziwie gorąca i to pod biurem poselskim premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach. To tam ustawiła się długa kolejka po tani węgiel, o dostępności którego jeszcze kilka miesięcy temu mówił premier. Tak związkowcy sierpnia 80 po raz kolejny postanowili o sobie przypomnieć. Dzisiaj pan premier powinien wyjść do tych milionów Polaków i powiedzieć im, gdzie jest ten tani węgiel. My właśnie po niego przyjechaliśmy, chcielibyśmy go zakupić. Chcielibyśmy, żeby pan premier w końcu tak zaczął dbać o Polskę, jak dba o interesy swoje i własnej rodziny. Już dziś za tonę węgla na wolnym rynku trzeba zapłacić blisko 3,5 tysiąca złotych. Znacznie taniej sprzedają go polskie kopalnie. Szansa na tanie zakupy dla wielu jest jak wygrana w loterii, niby możliwa, ale mało prawdopodobna. Związkowcy przekonują, że aby wydobywać więcej węgla, kopalnie potrzebują inwestycji. To jest między innymi decyzja o tym, żeby wpisać węgiel jako paliwo przejściowe, podobnie jak gaz, do polityki energetycznej państwa. To jest między innymi decyzja o tym, żeby rewitalizować bloki energetyczne konwencjonalne. Eksperci natomiast alarmują, że szeroko rozumiany problem węgla nie jest sytuacją przejściową, a wizją na najbliższych kilka lat. Bo jak przyznaje były wiceminister, polski węgiel tak zwanej gorszej jakości jest dokładnie takiej samej jakości jak lepszy węgiel sprowadzany z zagranicy. Wobec deficytu energii z ekologią się troszeczkę rozstajemy na kilka najbliższych lat. Natomiast największy problem będzie z węglem grubym, tym, który jest potrzebny do opalania w domowych paliniskach. Tego węgla Polska generalnie zużywa 9 milionów ton na rok, wydobywa 2, a reszty nie ma gdzie kupić, bo taka jest prawda. I tu będzie problem. Problem do rozwiązania chyba tylko poprzez to, że dopuszczony zostanie do obrotu węgiel gorszej jakości, ale zawsze to będzie węgiel. W sezonie grzewczym na pewno zmierzyć trzeba się będzie z kryzysem. Związkowcy od premiera oczekują rozmów, dlatego dziś i w każdy następny poniedziałek będą ustawiać się w kolejce nie tylko po tani węgiel, ale też by zapisać się osobiście na spotkanie z Morawieckim. W poniedziałkowy poranek padła deklaracja ze strony dyrektora biura poselskiego premiera, że kontakt z zainteresowanymi nastąpi. Platforma Obywatelska uderza w marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałużę, rzucając poważne oskarżenia. Chodzi o kontrolę CBA w Funduszu Górnośląskim, czyli jednej ze spółek należących do samorządu województwa śląskiego. Kilka dni temu został odwołany prezes funduszu. CBA ma mieć wątpliwości co do zakupu środków ochrony osobistej dla śląskich szpitali w czasie pandemii. Doszło do wyprowadzenia grubych milionów pieniędzy polskich podatników, również pod pozorem walki z COVID. I dlatego jesteśmy tutaj wspólnie z parlamentarzystami, radnymi sejmiku, by opowiedzieć Państwu, jakie konkretne działania będziemy podejmować i podejmujemy, żeby ta sprawa została wyjaśniona, ale przede wszystkim, by powiedzieć, że czas PiSu, czas tego marszałka i czas tego zarządu już się skończył. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli już wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Śląskiego. Wojciech Kałuża zasłynął tym, że po wyborach w 2018 roku zdecydował się poprzeć Prawo i Sprawiedliwość, tym samym pozbawiając opozycję, w tym Platformę Obywatelską, szans na utrzymanie władzy w wojewódzkim samorządzie. Dało Prawo i Sprawiedliwości szansę na rządzenie w województwie, no ale z pewnością była to sytuacja, która kładła się cieniem na transparentności politycznej tego ugrupowania i z pewnością Wojciech Kałuża był pewnym obciążeniem wizerunkowym. W chwili obecnej, szczególnie w sytuacji, kiedy wszyscy pewnym standardom przyglądają się, wiemy doskonale o tym, że afera respiratorowa, maseczkowa, to jest również duże obciążenie dla PiS-u w wyborach czy przed zbliżającym się rokiem wyborczym centralnie. Ta transparentność na poziomie regionu jest kwestią niezwykle istotną. Niestety dziś nie udało nam się w tej sprawie uzyskać komentarzy obecnych władz województwa śląskiego. Zdaniem działaczy Platformy Obywatelskiej w sprawie Funduszu Górnośląskiego może chodzić nawet o ponad 100 milionów złotych. Ktoś wymyślił ten program, ktoś przekazał pieniądze, ktoś sprawował nadzór nad tym, ktoś kręcił tą głową, która, no nie wiemy co, ale myślę, że niedługo się dowiemy. Także wkraczamy do Urzędu Marszałkowskiego, będziemy chcieli iść do Funduszu Górnośląskiego po to, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda. Śledztwo w sprawie nieuzasadnionych wydatków na materiały medyczne w okresie pandemii przez Fundusz Górnośląski prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach.
Nowoczesne maszyny, innowacyjne technologie i techniki wykorzystywane w przemyśle energetycznym. W Pszczynie zostało otwarte Centrum Elektromobilności. Zakład produkcyjny będzie specjalizował się w produkcji stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla ogólnopolskiej infrastruktury, które można łączyć w huby, czyli w odpowiedniki dzisiejszych stacji benzynowych. Produkcję magazynów energii uruchomiliśmy w 2017 roku. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych dostarczamy na rynek od 6 lat. Swoją technologię wdrożyliśmy, czy zaczęliśmy wdrażać 2 lata temu. Jest to jedna z 5 fabryk spółki ZPU S.A. Dzisiaj w ramach ZPU S.A. zatrudniamy 3000 osób. ZPU S.A. to największy w Polsce, jeden z największych w Europie producentów urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej. Ich produkty wyposażone są w kontenerowe stacje transformatorowe, linie napowietrzne i dają możliwość umieszczenia ładowarek o różnej mocy. Każdy samochód elektryczny, który jeździ w Polsce, może być ładowany z tych stacji ładowania. A oprócz tego, przez to, że moduły mocy są montowane poziomo, jest możliwość ich późniejszej dobudowy. Firma planuje tworzyć rocznie około 1000 jednostek, a docelowo chcą dojść do poziomu produkcji 5000 stacji ładujących rocznie. W budynku dworca PKP w Zawierciu otwarte zostało małe centrum nauki Sowa. Bardzo fajnie jest, przyjemna atmosfera i fajne zabawki są też do pobawienia się. Można się zrelaksować po ciężkich dniach szkoły. Odwiedzający będą mogli zobaczyć w tym miejscu 18 eksponatów żywcem wyjętych z Centrum Nauki Kopernik. Będzie to zupełna nowość i jednocześnie atrakcja turystyczna, która może przyciągnąć wielu młodych pasjonatów nauki. Uważam osobiście, że eksperymenty i taka naukowa twórczość powoduje, że właśnie twórczość artystyczna może się rozwijać. Stąd bardzo wspieram to, co tu się będzie działo. Projekt Sowa powstał pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pierwsze 2 małe centra nauki zostały otwarte w drugiej połowie 2021 roku. W tym roku otwarto 11 tego typu placówek. Pomyśleliśmy, że brakuje czegoś do takiej średniej wielkości miast, że moglibyśmy małe wystawy, przestrzeń warsztatową i przede wszystkim opracować wspólną działalność programową z mniejszymi ośrodkami istniejącymi. To są albo domy kultury, albo regionalne muzea. Nowa atrakcja będzie otwarta przez 7 dni w tygodniu.